Oczywiście na początek podziękowania dla wspierających. Aktualnie jest to Vincent Discord, także dziękuję za wsparcie. Dzisiaj sobie polecimy dalej z Łucznikiem. Dawno nic nie było. Ale też teraz trochę mniej czasu i też czekam trochę na event letni, który będzie, na którym będzie można trochę zarobić. Na tego Łucznika. Także no i mamy questa, żeby schwytać różne te moby. Także co, ja się cofam na słoneczne łąki i będę się brał za to. Łapanko ostatniego lisa, czy się uda za pierwszym razem? No niestety nie. No to co, próba numer 2. Pyk. Znowu się nie udało. Kurde, pecha ma ten łucznik. To co, może teraz? No nie. No 4 razy sztuka. I? Dobra, w końcu się udało. To jeden mobek gotowy. Jeszcze zostało łącznie 6. Ostatnia owieczka do złapania. Czy pójdzie od razu? No niestety nie. Kurde, ale tak szczerze to niby prosty questik, a jednak trochę czasu trzeba na nim spędzić, bo tym uspajaniem wcale nie jest tak prosto. Tak czasami za pierwszym razem wejdzie, a czasami dopiero gdzieś, nie wiem, za czwartym. Zaraz zejdzie cooldown, to spróbuję jeszcze raz. Uciekła mi. Dobra, pyk. No i znowu się nie udało. Dobra, no teraz już chyba się uda, co? Pyk. Dobra, udało się. Także jeszcze 3 chomiki zostały. Dobra, ostatni chomik. Pójdzie za pierwszym. Tak, dobra. Czyli mamy to i trzeba wrócić do Teodora. Ja tutaj nie będę zapisywał lokalizacji, no bo mi to jest niepotrzebne, bo raczej na słonecznych będę chciał. Będę miał kolejne questy, także raczej tutaj wracać już nie będę. Także idziemy pogadać z tym chłopem. Oczywiście exp wpadł, level upik. I co? Cepek 28. Może pójdę kupić trochę jeszcze żarcia, zanim pójdę tam. Bo może mi braknąć trochę. No i co? Już niedługo SP1. Pewnie jeszcze nie dzisiaj, no bo to jest jeszcze jednak. Ale tam chyba 3-6 level trzeba mieć, żeby pierwszego SP-ka robić. Także jeszcze trochę leveli brakuje. Dobra, zobaczmy jakie nagrody są. No takie średnie. A czy cepek będzie długi? Chyba raczej nie. Zaraz zobaczymy. Pyk. No, potwierdź. Nie mogę sobie kliknąć. A, i tu po prostu chyba prosto będę musiał iść na prawo, w dół, lewo. Tak. Dobra, tu mam room, gdzie muszę wybić wszystkich rycerzy. Oni są w miarę tanki. Nie wiem ile biją, bo jeszcze hita nie dostałem. Ale Bob dostał 170, także pewnie coś tam biją. No, ale pięknego slowa dostał. No i pyk. Dobra, i teraz pytanie, czy mam iść w prawo, czy... A, nie mogę iść na dół, dobra. Czyli tutaj pewnie będzie jakaś dźwignia. Tutaj? Będzie dźwignia, czy nie? No nie, mobki są znowu do zabicia, no dobra. Tylko oni są łatwiejsi, bo oni mają 30 level. Ci poprzedni chyba mieli większe. Wydaje mi się, że mieli jakiś 37. A nie jestem pewny. No ale na pewno mają mniej HP, bo szybciej schodzą. Dobra, mamy dwie fale. I co, i teraz chyba mogę iść dalej. Tak, aha, bo tutaj musiałem przejść naokoło, to jakby, okej. No ale ci tutaj już są jacyś bardziej tanki. Często misuję. Na przykład teraz co hit. Prawie każdy. No i też mniej damage dostają, także nie wiem, a level mają taki sam. Trochę czasu na tym straciłem, zostało mi tylko 1,5 minuty. Ale chyba powinno być git. Ta, dostałem czasu trochę, 3 minuty teraz mam. Bo jeden taki kamień to chyba jest minuta czasu. A tu już powoli będzie końcówka. Przydałoby się EQ ulepszyć, ale no trzeba czekać na event, nie? Żeby jakiś hajsik ogarnąć, bo póki co szału nie ma. A też nie wiem kiedy dokładnie ten event się będzie zaczynał, także póki co czekam, bo na evencie na pewno będzie można coś zarobić. Dobra, mamy kolejny room wyczyszczony. A nie, aha, bo jeszcze jeden się chyba pojawił. Dobra, teraz jest wyczyszczony. Aha, i teraz muszę pójść w prawo i tam będzie pewnie też będą mówić do zabicia i to już będzie końcówka tego CPK, także... Aha, tutaj muszę wytrzymać po prostu minutę. Powiem szczerze, że nie lubię takich roomów, bo
One strasznie przyciągają tego CPK. Są chyba najgorsze roomy, jakie mogą być. Jeszcze Bob umiera. Może nie umrze, zobaczymy. No to co, ja czekam jeszcze pół minuty. Dobra, room skończony, jeszcze weźmiemy sobie skrzynki i zobaczymy, co tu jest ciekawego. Pusta. A tutaj... szmatkańskie jakości, czyli nic ciekawego, dobra. Co, do wyjścia już chyba powoli. Tutaj mógłbym sobie to powybijać, ale nie chce mi się. Nie chce mi się i nie muszę, także nie będę tego robił. A, i tutaj będzie już ostatni room. Pytanie, czy tu będzie jeszcze jakaś walka. Mamy Toma. Ale nie masz walki. Dobra, no to w sumie co? Tyle, cepek skończony. Nagród tu nie było żadnych fajnych, oprócz tej czapy. Także zobaczymy, jaki dalej będzie quest. Do zrobienia. Pyk. A, musimy szukać nowych zadań. The Odor Top w wiosce, dobra, czyli wracamy. Dobra, jestem u niego. Przyjmij misję na 28 poziom, pyk. Ciekawe, co będę musiał zrobić. Pewnie coś przynieść mu znowu. No a nie, do Malcolma muszę iść. No to w sumie niedaleko. Dobra, pogadane. I... pachnąca trawa. To jest najgorszy quest, jaki może być. Ja pamiętam, robiłem go chyba z pół godziny na Warriorze. No, tam trzeba iść na łąki i tą trawę wydobywać 30 sztuk. Tragedia. To jest chyba najgorszy quest, jaki może być. No i później jest jeszcze ta woda ze studni, nie? Gdzie też tak ciężko to wydobyć. No ale co można, jest jak jest. Więc pół godzinki to zajmie. No i to jest dokładnie tutaj w tym miejscu. Na to jest jeszcze cooldown. I no zobaczymy, ile mi to zajmie. Dobra, zakończyłem zbieranie. Ale tak szczerze mówiąc, to poszło szybciej niż myślałem, bo zajęło mi to jakieś, nie wiem, 15 minut. Także teraz idę oddać. Komu ja mam to oddać? Malcolm Mix. Dobra, to pójdziemy do niego. On jest tutaj. Także oddaję, pyk, zadanie ukończone. I teraz lśniąca woda, czyli to jest, wiem o co chodzi. Tylko muszę kupić sobie jeszcze powroty, jakieś te peki. Mi się skończyły. Pyk, trzy takie. Dobra, i teraz muszę, mam pustą butelkę i trzeba tą wodę zebrać. Z tym też, z tego co pamiętam, to było trochę zabawy, bo ta woda nie chciała lecieć tak od razu, no ale... zobaczymy. No i dobra, i stąd trzeba tą wodę wydobyć. Z tego co pamiętam, to na Warriorze to wydobywałem chyba to z 15 minut. Zobaczymy, czy teraz pójdzie za pierwszym razem, czy to jest jakieś, czy to jest po prostu na zasadzie RNG, czy nie. Okej, próba nie udała się. Spróbuję stanąć w kilku miejscach. To może jest na to jakiś sposób, ale zobaczymy. Dobra, udało się. Nawet nie było tak źle. I chyba wychodzi na to, że nie ma żadnego sposobu, po prostu jest to na zasadzie RNG, nie? Kiedy się uda. Nie wiem, z 5 minut na to poszło i finalnie się udało, także idę to oddać. Oddajemy, pyk. Zadanie ukończone i teraz jeszcze co? Bierz, upoluj słaba trawiasta mandry i zbierz 20 kwiat mandry. A, czyli po prostu polowanko. No dobra, czyli trzeba wrócić na słoneczne łąki. No i trzeba co, ubić 20 mobków i to chyba z każdej leci, albo z prawie każdej, zaraz zobaczę. Tylko to są te lepsze, one będą tam wyżej. Jak mi się wydaje. O, to są te, dokładnie tak. Zobaczymy jak to leci. Czy z każdej? Ale bardzo możliwe, że tak. Uwaga, tak, chyba z każdej to leci. Został ostatni itemek do wydropienia, także... prawdopodobnie z tego wypadnie. Tak, mamy to. No i co? I musimy wrócić do Malcolma. I teraz myślę, że będzie chyba kolejny cepek. Bo teraz powinienem dostać level up. I na 29 cepek będzie. Prawdopodobnie. Ale zaraz zobaczymy. Dostajemy perfumy myśliwskie. Zobaczymy, czy tu już będzie level up i kolejny cepek, czy jeszcze
Nie. Dobra, gdzie on jest? Tu jest rynek, tu jest alchemik. Kurde, tyle ludzi tu jest, że go nie widać normalnie. Pyk. A nie, jeszcze musimy Teodorowi przekazać perfumy. Także oddajemy mu te perfumy, pyk. Level upik. Siatka tropiciela. Aha, okej, okay, czyli teraz jeszcze mamy inny questik. Tropiciel to Teodor to północnej kopalni. Północna kopalnia to jest chyba tam wyżej troszkę jeszcze, słonecznych łąk. Zaraz zobaczymy. Ale wydaje mi się, że tak. To jest chyba na posterunku Fernon, bo tu jeszcze nie mam strzałki nad głową. A jak tam przejdę, to chyba już będę miał. No i dokładnie, to jest na tej mapie i północna kopalnia, czyli to będzie gdzieś tam. No i to jest dokładnie tutaj. Ja mam z tym, a, czyli okej, okay, czyli po prostu mi to wydobędzie. Zobaczymy, czy za pierwszym razem. Uwaga i... Tak, za pierwszym razem, dobra, no to teraz tylko muszę wrócić do niego, tak? A, tak. Dobra, to wracamy. Ja tutaj waypointa nie zostawiam, bo to są dopiero cepeki od 3-5 levela. I tutaj jak wejdę na tą mapę, no to już wtedy zaczniemy robić SP-ka kolejnego, nie? No wcześniej raczej za bardzo nie ma sensu, bo musiałbym wbić aż 30 chyba 6 level, żeby móc zacząć robić CP-ka, no a to trochę czasu będzie bez questów, bo jednak te questy tak by wbijają do kolejny poziom, nie? A bez questów to by było sporo grindu. Dobra, no i mamy 2,9 CP. Sobie pójdę tylko kupić coś. Te kurczaki muszę sobie dokupić. Pyk, rynek. 34 sztuki powiedzmy. Jeszcze jakieś tepeki. Po 4 sztuki. No i dobra, lecimy na CPK. Kolejnego na 29 level. Tam już chyba powinny być jakieś itemy lepsze do wydropienia. Dobra, zobaczmy jakie nagrody są tutaj. O, tu już jest łuk i fajnie by było go trafić. Jeśli nie będzie zbyt długi ten cepek, to możliwe, że go powtórzę, żeby dropnąć łuk, jeżeli go nie dropnę za pierwszym razem. A, i teraz muszę po prostu 2 minuty poczekać, okej. Bo to jest chyba ten jeden z nudniejszych cepeków. No i dobra, czas dobiega końca i zobaczymy, jakie będzie kolejne piętro. Nie wiem, po co sobie to zlerowałem, ale okej. Idziemy dalej i czy tutaj będzie to samo? Tak, tylko tutaj przez minutę. A to spoko, to nie będzie tak źle. Dobra, kolejne piętro udało się zrobić. Prawie, kurde, się wywaliłem, ale... Na szczęście... Aha, i znowu 2 minuty. To jest chyba jeden z najnudniejszych CP-ków. No i te mobki mi tutaj przyszły. One dosyć mocno biją. No dobra, czekamy. No i dobra, kolejny room mamy gotowy. I pytanie, czy w ostatnim roomie też coś takiego będzie. Uwaga. O nie, tu nic nie ma. To muszę sobie przejść. Okej. Okay. No i tyle. Nie wiem, czy tu Toma nie powinienem dostać, ale nie wiem, jak to działa. Tajemnicze pudełko, pyk. No i niestety dostałem mieczyk. Także trochę lipa. Policzyłem na łuk lepszy. No, co mam teraz za questa? Aha, muszę rozmawiać z Jericho. Okej. Okay. No i dobra, tutaj mamy kolejne polowanko, bo już z nim pogadałem, ale to zrobimy kolejnym razem.